Witamy w kolejnym odcinku z cyklu Poznaj Piłkarza. Dzisiaj jest z nami Michał Łoska. Witaj. Dzień dobry. Na początek poprosimy, żebyś powiedział parę słów o sobie. Skąd jesteś? Jak wyglądała do tej pory twoja piłkarska przygoda? Jestem z Krakowa. Zaczynałem grę w Hutniku Kraków. Potem to się tak przeistoczyło w Progres Kraków. Tam grałem w Centralnej Lidze Juniora. Teraz ostatnio grałem w Jagiellonii i tutaj trafiłem do Wigier. I jak ci się podoba na ten moment w Suwałkach? Jest bardzo fajnie, fajne otoczenie. Tu można się na pewno skupić zdecydowanie na piłce. I myślę, że dobre miasto do rozwoju na pewno. No właśnie, rozwój. Mógłbyś wymienić swoje najlepsze i najsłabsze cechy? Piłkarskie, tak? Piłkarskie, oczywiście. Oczywiście. Myślę, że dobrze się czuję we wprowadzeniu piłki i w grze w obronie. A co tam jeszcze było? Słabe cechy? Słabsze. Słabsze cechy. Co chciałbyś poprawić na przykład? Co chciałbym powiedzieć szczerze? Może bardziej podania, dłuższe podania, coś takiego. Okej. Okay. Masz jakieś priorytetowe cele na najbliższe lata? Gdzieś siebie widzisz? Przede wszystkim regularna gra i rozwój siebie. To na pewno. A gdybyś nie grał w piłkę, to czym byś się zajmował? Tego sobie nie zadawałem nigdy tego pytania. Szczerze nie mam pojęcia, czym bym się zajmował. A jest jakiś zawodnik, z którym w jednej drużynie chciałbyś zagrać? W przyszłości, tak? W przyszłości. Pewnie z jak najlepszym, żebym mógł się też dużo od niego uczyć. Ale masz takiego jakiegoś swojego konkretnego? Takiego faworyta, tak? Idol z 10 to Sergio Ramos na pewno. No dobra. Lecimy dalej. Powiedz, czy poza treningami, meczami oglądasz piłkę? Interesujesz się też tak na co dzień? Jak leci jakiś mecz telewizji, to na pewno Liga Mistrzów, Liga Europy sobie włączę, oglądam na pewno. A jakie jest twoje ulubione zajęcie niezwiązane z piłką nożną? Jak spędzasz wolny czas? Spędzam czas oczywiście z dziewczyną. Lubimy na spacery chodzić, rozmawiać. I co? I grać jakieś tutaj akurat, czy oglądać jakiś wspólny film na Netflixie, do kina, coś takiego. No to dobrze, że wspomniałeś, bo tu też mamy pytanie. Film, który ostatnio widziałem, to? Na pewno horror, bo bardzo lubię horrory. Chyba film pod tytułem To. Stephena Kinga, tak? Pierwsza część czy druga? To chyba druga. Obie okay. Oglądaliśmy, no? A powiedz mi jeszcze, byłeś powoływany już do reprezentacji Polski. Czym się różni gra w kadrze, a gra w klubie? Czy są takie różnice zauważalne? Szczerze, czy są zauważalne? Może nie ma aż tak, nie rzuca się to, może co mi się rzuca w oczy na pewno, to na pewno lepsi zawodnicy pod względem takim technicznym, inaczej trochę myślącym. A w większości rzeczy jest podobnie, to znaczy po treningach, ten czas, jaki spędzamy po treningu, czy przed treningiem, jak się przygotowujemy do niego, to jest mniej więcej podobnie. To ja dziękuję ci za rozmowę, a teraz na koniec poprosiłbym, żebyś wytypował zawodnika, który zasiądzie na twoim miejscu w następnym odcinku. No to wybieram Cezarego Sałczka. Kolejne pytania będą do Czarka. Dziękuję za uwagę i widzimy się ponownie. Dziękuję.